Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich w niedzielę 29 stycznia hasłami biblijnymi, które są wyznaczone na dzisiejszy dzień. I tak, w Księdze Psalmów, w Psalmie 80, w 20 wersecie jest napisane: Panie Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. A w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, 78 i 79 werset, znajdujemy takie słowo: przez wielkie zmiłowanie Boga naszego nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności. Myślę, że kiedy patrzymy na te dzisiejsze hasła biblijne, ale także kiedy patrzymy na nasze życie, to bylibyśmy w stanie stwierdzić, że nasze życie składa się w dużej mierze ze światłości, a także z ciemności. Dlatego, że kiedy patrzymy się na naszą codzienność, to bywają takie momenty, które moglibyśmy określić mianem właśnie światłości. Moglibyśmy powiedzieć, że nasze życie jest pełne światła, takiego w dobrym aspekcie rozumianego. Jednak z drugiej strony, kiedy też patrzymy na naszą taką zwyczajną codzienność, to mamy świadomość tego, że też jesteśmy w stanie zauważyć, niestety, ale wiele takich ciemnych odcieni, wiele takich momentów, którymi niekoniecznie chcielibyśmy się przed innymi ludźmi pochwalić. Dlatego też wydaje mi się, że bez względu na to, w jakim jesteśmy dzisiaj momencie, kiedy patrzymy na to Boże Słowo, to też możemy mieć taką świadomość, że każda osoba z nas tak naprawdę potrzebuje takiej Bożej odnowy. Potrzebuje, aby spojrzeć na Pana Jezusa, aby spojrzeć na Boga i mieć świadomość, że z Nim możemy zacząć od nowa, że On może nas odnowić. I kiedy patrzymy na te dzisiejsze hasła, to w Ewangelii Łukasza jest napisane, że nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności. Jeżeli na tym świecie żyjemy bez Boga, to prawda jest taka, że żyjemy w ciemności. Bo próbujemy sobie jakoś tam, powiedzmy, dążyć do wyznaczonych przez nas celów, ale niekoniecznie mamy świadomość takiego celu związanego z wiecznością, takiego celu wyższego. Jednak kiedy w naszym życiu jesteśmy w stanie zobaczyć cel, ten wyższy, ten prawdziwy, zobaczyć dzieło zbawienia, zobaczyć dzieło przebaczenia, którego dokonuje dla nas Pan Jezus, to myślę, że to jest ogromną radością. To jest taką nową kartą. To jest właśnie perspektywa do odnowy. Perspektywa do tego, że możemy rozpocząć taki nowy rozdział w naszym życiu w oparciu o działanie naszego Zbawiciela. I to jest właśnie to nowe życie, które możemy przyjąć dzięki działaniu Ducha Świętego, dzięki temu, co uczynił dla nas Pan Jezus Chrystus na krzyżu. I kiedy myślimy o światłości i o ciemności, Pan Jezus jest tą prawdziwą światłością, ale z drugiej strony On także względem nas wykazał konkretne zadanie. Powiedział, że to my mamy też stanowić światłość w tym świecie właśnie. Tak, żeby poprzez nasze życie, poprzez nasze działanie ludzie mogli również może czasami zadać nam pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej żyjesz? Dlaczego tak postępujesz? I to zawsze jest okazja do tego, aby wskazać. Robię tak ze względu na Jezusa, bo chcę się do Niego przyznawać i chcę też żyć w Jego bliskości. To zawsze okazja do tego, aby przed kimś złożyć świadectwo wiary. I moi drodzy, kiedy patrzymy na to Boże Słowo, to chciałbym nam wszystkim życzyć tego, żebyśmy mogli doświadczać tej odnowy, żebyśmy mogli doświadczać tej prawdziwej światłości, która do nas przychodzi w osobie Pana Jezusa, tak aby nas wyrwać z tej ciemności, żebyśmy mogli żyć światłem, żebyśmy nawet w obliczu naszych różnych też życiowych ciemności, w których czasami się znajdujemy, może kiedy idziemy ciemną doliną, żebyśmy mogli powiedzieć, nie musimy bać się zła, nie musimy bać się tego, co przed nami, bo żyjemy w światłości, tej najwyższej światłości, w osobie Jezusa. I my także chcemy Go naśladować, aby również dla innych ludzi takim światłem, takim promykiem nadziei
móc się stawać. I moi drodzy, życzę nam tego na ten rozpoczynający się tydzień i abyśmy wszyscy mieli właśnie taką świadomość, że w bliskości Pana Jezusa możemy żyć w oparciu o taką prawdziwą światłość, która oświeca każdego człowieka. Tak więc pięknego, błogosławionego, radosnego dnia także w Bożej bliskości. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.